At Farmers Insurance, we know every windshield collision has a unique sound. Beetle. Bird poop. Drone. Seen it, covered it. Click for more. We are farmers. Bum, 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 bum. Underwritten by Farmers Truck Fire Insurance Exchanges and Affiliates. Products not available in every state. Right now, you can get both Sprint's unlimited plan and the all-new Samsung Galaxy S10 included for just $35 per month per line for 5 lines. All you need is approved credit and an 18-month lease. No trade-in required. Visit a Sprint store, Sprint.com, or call 800-SPRINT-1. Phone $15 a month after $22.50 a month. Credit apply within 2 bills. If canceled earlier, remain a balance due. Unlimited basic after 6/30/20. Pay $32 per month per line for 5 lines without auto pay. Data deprioritization during congestion. Speed maximums, use rules, and restrictions apply. This Jim the Keys bartender. It is now around 5 p.m. We're coming to you from Lakeland. We're getting in. We're way close to the eye right now. I guess it's about 25 to 30 miles southwest of us, but we're getting hit by heavy winds and gusts up to 70 miles an hour. My wife is here. She's a American citizen from Poland, but I want to ask her to say something about it. Say it in Polish, okay? Listen to what I'm saying. It's gusting up now at about 70 miles per hour. Dzień dobry wszystkim, witam. Wiatr wieje z prędkością 70 km na godzinę. And two young men just ran outside. They just ran in front of us out into the rain. We have no idea what they were doing. Yeah, dwóch chłopaków teraz wylecieli na pole, a nie wiem co robią w ogóle. Yeah. Deszczu we wietrze biegną. Yeah, it sounds like a... I don't know how to describe the sound. What would you describe the sound like? Maybe I should talk in Polish how they look like here. Okay, let's hear what it looks like. Ja mieszkam na Florydzie dokładnie 25 lat. Wyjechaliśmy przed huraganem. Mieszkamy w Key Largo. Wyjechaliśmy na North Florida, na Lakeland. Ochronić się trochę od huraganu. Wiatr wieje z prędkością 70 km na godzinę. Jest naprawdę nieprzyjemnie, trochę dużo wiatru, dużo deszczu. Martwimy się trochę. Dobrze, że mamy się gdzie schronić. Mieszkamy w hotelu do jutra. Jutro musimy się wyprowadzić, ale myślimy, że przejdzie pomału trochę. To z powrotem pojedziemy do domu, do Key Largo. Zobaczymy, jak tam będzie. A z tego, co znajomi piszą i dzwonią, to mówią, że wszystko okej, trochę poniszczyło. Naprawdę. Jest ocean z Zatoki Meksykańskiej. Odpłynęła. O, nie wiem, co się stało. Jest trochę nieprzyjemnie, wiatr wieje, jest nieprzyjemnie. Myślimy, że wszystko będzie w dobrej nadziei. Będziemy w kontakcie wszystkim Polakom składam, żeby byli safe. I do usłyszenia. No, bye-bye. Okay. So that's my wife, Abby. She was speaking in Polish. I have no idea what she said, but I'm sure it was very descriptive. And we do have relatives in Poland, and I was hoping that we could give them a good description of what's going on right here. I'd like her also to talk about the people we met here. Yeah. Did you talk about that? Yeah, no, I never talked to them. Okay. So I'll say something, and then you can go and repeat this. I fell in with a French family and some locals from a family from Paris. They are buying property here, own property here in Deerfield Beach, which is on the East Coast. At Paris? No, Deerfield Beach. In Florida, yeah. In Florida. And they're sheltering in place with us. Currently, we have... we're here till tomorrow at 12 noon, where I predict that
most of us will have moved north. That does not guarantee that we can move back into Key Largo. We are getting hit pretty heavy here. I'm sure the people on the coast are getting it much more worse than we are. I saw that Naples was getting hit by a wind gust of 142 miles an hour. And currently there's a plastic canopy over, or vinyl canopy on the front of the Terrace Hotel here. Even though it looks like the gust of wind they're picking up right now, that's holding in place. I'm really surprised about that. We also met these locals they lived in a trailer park in Lakeland and Tampa, and then Vero Beach. Tampa is specifically susceptible to flooding because of the nature of the shape of their Tampa Bay. When the wind, if it's off, if they're in the northeast quadrant of the hurricane, they can end up getting a huge storm surge up to that low-lying area. And I read that earlier this summer, way before this storm developed. I'm going to hand you back to Abby. We're going to talk about that. This is going to be our short, kind of short Polish version. But I know the English I'm speaking is probably not going to be helpful to you. Here we go, back to Abby. You're going to talk about those people we met. Oh, yeah. You can say they're shady or whatever, anything like that. You can say, you can say whatever you think. W sumie żeśmy poznali dużo ludzi z Francji, a Francuzów żeśmy poznali, mieszkają tutaj, kupili property niedaleko tutaj, koło Tampy. No i właśnie się wprowadzili do hotelu, przyjeżdżają tylko na zimę, a na lato wyjeżdżają, mieszkają we Francji. Bardzo mili, sympatyczni ludzie. A dużo ludzi żeśmy poznali, ludzi, którzy mieszkają w mobile home, w trailerach, to właśnie przyjechali tutaj do hotelu, żeby się ochronić troszkę od tego nieprzyjemnego huraganu. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego huraganu, żeby tak przyszedł do nas na Florydę. W sumie nie było przez długo, długo czasu takiego huraganu. I w sumie jak mieszkamy tak długo na Kisach, w Vajramoradzie, ja mieszkam dawniej w Vajramoradzie, teraz mieszkam w Key Largo, to nie zdarzyło się takiego czegoś. I ludzie zawsze mówią, że przeważnie w Homestead się zdarza. Ostatni był Andrew, 20, to w sumie 25 lat temu, jak był Andrew. No myślę, że to już długo nie będziemy, ale niektórzy ludzie chcieli tego. Mówili, że, a szczególnie rybacy mówili, żeby by przyszedł huragan, to żeby wyczyścił tą wodę, bo woda była naprawdę brudna na oceanie. To wy, I think, myślę, że sobie wykraczyli to. Ale nie. Yeah, absolutely. They don't have to hear what I say. But no. I believe Polish people are very well suited to weather the storms of South Florida, since you were able to weather the political and war turmoil of Central Europe. World War II and World War One. Polish people are used to very severe hardships, and they can do very well and they can thrive here, and they're very hard workers. So no matter what anybody thinks about the way our immigration policy is here, I think Poland could do, Polish people could do very well in South Florida, especially the Keys. Chcę, żeby przetłumaczyć mi, że no to w sumie tak, że Amerykanie są bardziej tacy zestresowani tym huraganem, a my bardziej Europejczycy i Polacy to bardziej przechodzimy inaczej, to bardziej relaksujące. You wanna... Tak bardziej zestresowani są, a my bardziej tak po prostu przechodzimy inaczej, może nie relaksująco, ale inaczej to odbieramy, że wszystko będzie dobrze, nie panikujemy, bo oni bardziej panikują, ale w sumie co ma być, to będzie, nie? Wszystko w rękach Boga, tak ma być.
pogoda jest fatalna, widzę, że policja jeździ, a ambulanse jeżdżą, a to najważniejsze. To wszystko no zobaczymy, jak to będzie. Myślimy, że przejdzie jutro i wyjedziemy spokojnie do domu, zajedziemy do domu. Najgorsze to jest, że boimy się, że po prostu nasz dom będzie zalany, może woda dojdzie, może nie. Nie mieszkamy tak nisko, to może woda nie dojdzie do domu, to zobaczymy. Niektóre domy naprawdę są zalane i ulice. Ludzie, którzy mieszkają blisko oceanu, blisko zatoki i co nisko mieszkają, my mieszkamy bardziej high level, to nie mamy takiego problemu. To oby wszystko dobrze było. To a na razie, a dziękuję wszystkim. Tak jeszcze raz mówię, a wszyscy, żebyście uważali, wszyscy Polacy, wszyscy be safe. Którzy słuchają, naprawdę jest dużo Polaków tutaj, Fort Lauderdale, Miami, South Beach, Tampa. To poznaliśmy sympatyczną dziewczynę, która pracuje tutaj w kawiarni. Chyba miała na imię Małgorzata, nie pamiętam, albo Magdalena. Bardzo sympatyczna, ma bardzo miła dziewczyna, to pozdrawiamy. I hope so she be saved. Bye everybody. Talk to you later. Okay. You're not closed out, right? Are we still going? Yeah. Okay, this is the Keys Bartender signing off. We'll probably do a French broadcast for any French nationals or Haitians a little later. I think I'm going to have, because I have that gentleman there. Thank you very much, and God bless and take care. Signing off. You'll do it right to grow the best garden you can. Lowe's does it right, too, with savings on Miracle-Gro potting mix with fertilizer to help you get growing. And grow plants twice as big versus unfed plants. Pick up a 50-quart bag now for just $10. Plus, get Bonnie 2.32-quart vegetables and herbs, 3 for $10. For a garden that's worthy of showing off, do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 6/5 while supplies last, U.S. only. Excludes Alaska and Hawaii. After a long day of being pulled in every direction, the last thing anyone wants to think about is, what's for dinner? That's where Schwan's can help, with a variety of real food choices, frozen to lock in freshness. From ready-made meals, premium meats and side dishes, to vegetables, ice cream, and more. Schwan's foods go from freezer to table in minutes, not hours, so you can pull off a delicious meal in no time at all. Ordered, delivered, done. That's homemade easy. To help simplify mealtime, visit schwans.com.